Sobotnia słoneczna aura przyciągnęła do suwalskiego bike parku miłośników dwóch kółek. Pół setki rowerzystów podjęło wyzwanie i stanęło na starcie konkursu. Jazda na pump tracku na czas, do pokonania ten dłuższy tor. Cztery kategorie, zaczynamy od kategorii 7-10 lat, później 11-13, 14-17 i również kategoria osób pełnoletnich, czyli tych powyżej 18 roku życia. Jednym z młodych zawodników był Mateusz. Mam taką pasję do rowerów, ogólnie lubię jeździć i chodzę na treningi. No i co tak naprawdę wygląda, jak wygląda taki trening rowerowy? Spotykamy się z trenerem, wszyscy się zbierają i jedziemy w różne trasy do lasu. Jeździmy po terenach. Gdzie, jak nam się pochwalił, pokonuje dziesiątki kilometrów. Co jego zdaniem jest ważne w rowerze służącym do tego rodzaju jazdy? Na pewno dobry amortyzator, żeby było wygodnie jeździć oraz umiejętnie zmienianie przyrzutek. Ale nie tylko młodziki śmigają na pump tracku. Trener Mateusza, pan Darek, dzisiaj również postanowił wystąpić w konkursie. We wszystkich zawodach, w których startują moi podopieczni, również biorę udział ja. Jest to dla nich motywacja. Będą mieli dzisiaj okazję wykręcić lepszy czas niż ich trener. Sam jest pasjonatem dwóch kółek od dawna. Rower daje poczucie wolności. To jednak jest pojazd, którym możemy się poruszać jakby zupełnie za darmo i daje nam to jakąś satysfakcję, bo napędzamy się jakby siłą własnych mięśni. Nie musimy zużywać jakiegoś paliwa. To jest w rowerze piękne, bo jednak ta jazda daje pewien rodzaj takiej satysfakcji, takiego fanu, ale też adrenaliny, bo na przykład na zawodach, na których my startujemy, gdzie są specjalnie przygotowane trasy, tory do jazdy na rowerach górskich, to naprawdę poziom adrenaliny człowiekowi wzrasta. Miłośników dwóch kółek jest coraz więcej. Zauważa to również nasz rozmówca, który prowadząc szkółkę kolarską ma aktualnie pod swym trenerskim okiem wiele grup chcących rozwijać swoje umiejętności i jednocześnie dbać o kondycję. Organizator zawodów zadbał również o nagrody dla najlepszych zawodników. Mamy ufundowane vouchery do sklepów rowerowych, mamy ufundowane vouchery do obiektów ośrodka sportu i rekreacji, między innymi Aquapark, Ścianka Wspinaczkowa. No te nagrody mają być jakby, no muszą być spójne z naszą wizją, ideą, muszą aktywować młodych rowerzystów, młodych ludzi przede wszystkim do ruchu.